Prezydent Andrzej Duda podkreśla, że przedłużenie stanu wyjątkowego wydaje się być uzasadnione. Dziś w tej sprawie odbyła się odprawa w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. W odprawie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego na zaproszenie prezydenta uczestniczyli minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński, komendant główny Straży Granicznej. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak oraz zastępca sztabu generalnego. Zdali mi panowie relacje z tego, jak wygląda sytuacja w tej chwili na granicy. W związku z tym. Wspierając ten wniosek i argumentując, że przedłużenie tego stanu wyjątkowego jest nie tylko zasadne, ale wręcz niezbędne do tego, żeby Straż Graniczna i wojsko nadal mogły sprawnie wykonywać swoje zadania. Presja na granicę, jak tłumaczył prezydent Andrzej Duda, wzrasta. Tylko dzisiaj do godziny 17 udaremniono 354 próby nielegalnego przekroczenia naszej granicy. To jak do tej pory rekordowa liczba. Wydaje się w tym momencie, że wprowadzenie tego stanu wyjątkowego na okres 60 dni kolejnych będzie uzasadnione. Prezydent poinformował, że jak tylko otrzyma wniosek rządu w tej sprawie, to zgodnie z zapisami konstytucji wystąpi do Sejmu o zgodę na przedłużenie trwającego stanu wyjątkowego.